Cześć, nieczęsto zdarza mi się być na stadionie Arsenalu i oglądać mecz, ale skoro już to się stało, no to się wypowiem o The Gunners, o tym, kto się wyróżnił, o tym, jak wyglądał właśnie ten letni presezon. Dzisiaj sobie porozmawiamy. Wczoraj odbyło się spotkanie między Arsenalem a AS Monaco w ramach The Emirates Cup. Ostatni letni sparring drużyny Mikela Artety, zakończony remisem 1-1 w regulaminowym czasie gry, a następnie po rzutach karnych Arsenal wygrał 5-4. Zatem klasycznie apeluję o subskrypcję, łapkę w górę oraz komentarz. Nie przedłużając dalej, zaczynajmy. Kto się wyróżnił właśnie, gdy mówimy o tym spotkaniu? Przede wszystkim warto sobie wspomnieć o Edim Nketiahu. Postać bardzo istotna w perspektywie kilku kolejnych tygodni, bo okazało się, że Gabriel Jesus doznał kontuzji. Tak powiedział na konferencji pomeczowej właśnie po spotkaniu z Monaco Mikel Arteta. Już przed meczem okazało się, że zwyczajnie Jesusa nie ma w kadrze. Klub wydał taki krótki komunikat, że dolegają pewne bóle właśnie Brazylijczykowi i to, czy między innymi będzie w stanie zagrać w meczu otarcia wspólnoty, dopiero zostanie ocenione po meczu z Monaco. Natomiast już teraz wiemy, że pierwsze kilka tygodni sezonu 23-24 odbędzie się bez Brazylijczyka w koszulce Arsenalu ze względu na uraz. I właśnie, Edin Nketiah, gdzie to stawia Arsenal? Tak się składa, że Anglik po pierwsze strzelił bramkę i to jest informacja bardzo istotna, no bo jakby nie patrzeć, to był jedyny gol właśnie w wykonaniu Arsenalu tego wieczoru, ale żeby też was to nie zmyliło, tych sytuacji Arsenal naprawdę miał całkiem sporo, miał na tyle zresztą, żeby ten mecz wygrać, no bo czy Declan Rice w pierwszej połowie, czy Gabriel Martinelli, naprawdę to były szanse bardzo dobre, tym bardziej analizując to, co także wiązało się z kreowaniem sytuacji. Natomiast patrząc na samego Ediego Nketiaha, mam wrażenie, że to jest postać, która po prostu będzie bardzo interesująca pod kątem oglądania właśnie w tym sezonie w Arsenalu, ze względu na to, że nawet analizując ten presezon, nawet analizując ten ostatni mecz właśnie z Monaco, to jest piłkarz, który nieprawdopodobnie wręcz urósł. Czytaj, analizując choćby to, jak to wyglądało, gdy sobie spojrzymy na Ediego Nketiaha w sezonie 21-22, kiedy nie było wiadomo nawet, czy zostanie w Arsenalu na te kolejne lata, można dostrzec nieprawdopodobny postęp na przykład w tak zwanej link-up play, czyli po prostu w grze tyłem do bramki, w tym jak często Edin Nketiah schodzi właśnie pod grę, w tym jak często ten zawodnik jest zaangażowany w grę Arsenalu i nie wiem, czy jest ktoś, po kim tak bardzo widać właśnie współpracę z Mikelem Artetą, gdy mówimy o tym ostatnim roku, jak właśnie Edin Nketiah, który naprawdę rozwinął się nieprawdopodobnie, który także w tym meczu z AS Monaco po prostu pokazał, że ma cechy, nie chcę mówić elitarnej dziewiątki, natomiast dziewiątki, która może grać naprawdę na bardzo, ale to bardzo przyzwoitym poziomie, bo jestem przekonany, że nawet analizując właśnie wszystkie kluby w Premier League, jedynie Julian Alvarez mi przychodzi do głowy jako taki piłkarz, który ma większego pecha od Ediego Nketiaha. To znaczy, gdyby Edin Nketiah grał, powiedzmy, w Chelsea, gdyby grał nawet w zespole takim jak Brighton, jak West Ham, jak właśnie takie drużyny, które potencjalnie mogą powalczyć o europejskie puchary, czyli jeszcze można do tego dołożyć Aston Villa czy Newcastle, po prostu byłby notorycznie wręcz wybierany jako ten napastnik numer jeden. Ewentualnie właśnie byłby takim napastnikiem, który jak najbardziej stanąłby w szranki na przykład z Ollie Watkinsem czy Callumem Wilsonem, bo to jest zawodnik, który ma podobny profil umiejętności do właśnie wszystkich wyżej wymienionych, który także mam wrażenie, że w najbliższym sezonie w Arsenalu będzie musiał odgrywać bardzo istotną rolę, bo tych spotkań będzie dużo, także ten okres właśnie na początku sezonu będzie kluczowy właśnie z perspektywy Ediego Nketiaha, no bo może się okazać, że jeśli zawali jeden, drugi, trzeci mecz, no to może zabraknąć później tych minut, a wiemy, że konkurencja jest całkiem spora, bo na dziewiątce może grać czy Kai Havertz, czy Leandro Trossard, czyli piłkarze zbliżeni profilem do Gabriela Jesusa, a Edin Nketiah zrobił wiele, żeby także tym profilem do Brazylijczyka się zbliżyć. Odnośnie tego, co nie działało, kiedy Edin Nketiah grał po mundialu, to jest bardzo ciekawy wątek, mianowicie wtedy Edin Nketiah wiadomo, że wskoczył do składu Arsenalu i nie ma z miejsca zaczął dostarczać liczby, no bo okazało się, że na przykład w meczu z West Hamem, to jest piłkarz, który naprawdę zaprezentował się wtedy świetnie, strzelił bramkę obkręcając Thilo Kerrera, swoją drogą podobną rzecz zrobił właśnie w meczu z Monaco, więc widać pewne automatyzmy. Później mecz z Brighton także zakończony golem, ale patrząc na ten okres późniejszy, okazało się, że Gabriel Martinelli zwyczajnie cierpiał przez brak Gabriela Jesusa, przez to, że także brakowało tej płynności związanej właśnie z ruchliwością Brazylijczyka, której zwyczajnie nie ma Edin Nketiah. To jest piłkarz, który stoi w świetle bramki, który bardziej czeka i porusza się wertykalnie. I to jest coś, za co warto pochwalić, natomiast także patrząc na ten mecz właśnie z AS Monaco, mam wrażenie, że warto tutaj wyróżnić między innymi Declan Rice'a, bo Mikel Arteta wpadł na taki pomysł, że okej, być może jest Edin Nketiah na dziewiątce, natomiast żeby Martinelli nie był odosobniony, żeby tam miał kogoś do rotacji, to Declan Rice jako właśnie taka bardzo dobrze motorycznie przygotowana ósemka jest idealnie wręcz przystosowany do tej roli, bo bardzo dużo szumu właśnie robił ten duet, czyli Martinelli i Rice na lewej stronie. Z pewnością rzecz, na którą warto zwrócić uwagę.
Kolejnym piłkarzem, na którym warto się skupić nie tylko pod kątem meczu z AS Monaco, nie tylko pod kątem powiedzmy całego presezonu, ale także patrząc na cały przyszły sezon ligowy w wykonaniu Arsenalu, jest Fabio Vieira, czyli zawodnik, który przyszedł z Ligi Portugalskiej, z FC Porto przed rokiem. No i umówmy się, że na razie szału nie ma, gdy mówimy o osiągnięciach właśnie tego młodego portugalskiego pomocnika, który nominalnie był wystawiany na pozycji lewej ósemki, który był także przymierzany do powiedzmy takiego wejścia w buty Granita Xhaki jeszcze przed rokiem, jeszcze kiedy właśnie chciano powiedzmy zastąpić Granita Xhakę w tej roli, w której tak naprawdę jeszcze nie było. Natomiast ostatecznie okazało się, że po pierwsze Granit Xhaka świetnie wyglądał w sezonie 22-23, o tym film się także pojawił na moim kanale, ale także analizując to właśnie, gdzie grał Fabio Vieira w tym meczu z AS Monaco, okazuje się, że było to prawe skrzydło, czyli pozycja zupełnie inna. Jak on tam wyglądał, prawdę mówiąc, tak, że szału nie było, to nie był występ, który był jakiś efektowny, to nie był mecz, gdzie byśmy cmokali z zachwytu nad właśnie grą Portugalczyka, ale z pewnością był to mecz obiecujący w jego wykonaniu, bo była szansa na to, żeby strzelić bramkę, była szansa na to, żeby dać asystę, więc ogólnie rzecz ujmując mam wrażenie, że to jest coś takiego, co można powiedzieć o całym Arsenalu, czytaj, analizując właśnie ten mecz z AS Monaco, patrząc na to spotkanie pod wieloma względami, odnoszę takie wrażenie, że okej, być może to jest remis, być może także ten presezon na przykład jest dużo słabszy niż ten, który mieliśmy przyjemność oglądać przed rokiem, bo wtedy wszystkie mecze były wygrane i mieliśmy tylko jeden remis. W tym roku jest troszkę słabiej, ale także wiąże się to zwyczajnie z liczbą zmian w całym klubie. Na przykład Fabio Vieira to jest właśnie piłkarz, którego Mikel Arteta testuje na nowej pozycji i podobnie jest z wielką liczbą piłkarzy. Czytaj, Declan Rice właśnie w roli lewej ósemki, też widać, że musi się po części tego nauczyć. Julian Timber, piłkarz, o którym jeszcze dzisiaj powiem, także mam wrażenie, że zwyczajnie będzie potrzebował lekkiego okresu aklimatyzacji. No i właśnie, Fabio Vieira na tym prawym skrzydle to być może będzie opcja, która będzie pozwalała rotować z Bukayo Sakę i to jest bardzo istotne z perspektywy Arsenalu. Czytaj, ciężko jest znaleźć prawego skrzydłowego, który właśnie zgodziłby się na takie granie dorywcze za Bukayo Sakę, bo wiadomo, że ten piłkarz mimo wszystko będzie liderem Arsenalu nie tylko w przyszłym sezonie, ale także w perspektywie kilku kolejnych lat. Ale Fabio Vieira to jest zawodnik, który może grać i na pozycji lewej ósemki, i na pozycji prawej ósemki, czy też prawej dziesiątki za Martina Odegaarda, no i przede wszystkim właśnie to prawe skrzydło, na którym, tak jak mówię, nie wyglądał jakoś efektownie, natomiast na pewno wyglądał w pewnym stopniu obiecująco. To, jakie ja mam zastrzeżenia względem właśnie Fabio Vieiry, to jest mimo wszystko przewidywalność, to znaczy to nie jest piłkarz dynamiczny, to nie jest piłkarz, który będzie gwarantował Ci taki zryw jak Bukayo Saka, ale jeśli będzie chciał Mikel Arteta spowolnić tempo meczu i powiedzmy zastosować takie manewry, jak stosował Pep Guardiola w poprzednim sezonie, czyli Riyad Mahrez i Jack Grealish na skrzydłach, skrzydłowi, którzy nie mają robić jakiegoś nieprawdopodobnego szumu i powiedzmy osiągać właśnie takich wyników, gdy mówimy o pojedynkach 1 na 1 i driblingach, jak na przykład Martinelli i Saka, tylko zadaniem Mahreza i Grealisha było to na przykład w meczu z Leeds United, żeby spowolnić tempo rozgrywania akcji, żeby utrzymać się przy piłce, i jeśli Mikel Arteta będzie chciał coś takiego zrobić, no to właśnie Fabio Vieira jak najbardziej takim piłkarzem jest. To nie jest skrzydłowy, tak naprawdę to nie jest skrzydłowy, no właśnie, a tym bardziej to nie jest skrzydłowy, który będzie wygrywał Ci masę pojedynków ze względu na brak szybkości, ale umiejętności technicznych nikt Fabio Vieirze nie odmówi. Taka gra kombinacyjna na mojej przestrzeni to jest jak najbardziej plus, chociaż warto zaznaczyć to, że no właśnie, brakuje troszkę fizyczności Fabio Vieirze, być może także brakuje ogrania właśnie na tej pozycji, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać w tym sezonie. No i co więcej, także warto powiedzieć o tym, że najlepszy moment Fabio Vieiry w tym meczu przyszedł wtedy, kiedy wystąpił na pozycji numer 10, to znaczy znalazł się w pewnym momencie właśnie w tym miejscu, bardziej przesunięty bliżej centrum boiska i posłał naprawdę świetne podanie, o ile się nie mylę, do Leandro Trossarda. Finalnie nic z tego nie wyszło, no ale właśnie, takie zagranie kluczowe jak najbardziej warto odnotować. No i finalnie piłkarz numer 3, czyli Julian Timber, zawodnik, o którym już po części wspomniałem wcześniej, że będzie potrzebował pewnie lekkiej aklimatyzacji, bo zobaczymy, jak będzie się prezentować na tle Premier League, ale musicie mi uwierzyć, że na kilku meczach już byłem właśnie, gdy mówimy nawet o moim dosyć krótkim życiu. No i przyznam szczerze, Julian Timber to jest zawodnik, który po prostu zrobił na mnie kolosalne wręcz wrażenie. Nie wiem, czy widziałem kogoś z takim luzem, który by w debiucie mimo wszystko przed swoją nową publicznością wyglądał tak dobrze. Balans ciała, świetne zagranie, powiedzmy takie fejkowe, żeby wysłać rywala na hot doga, i naprawdę wyglądało to w wielu momentach bardzo efektownie, kiedy mówimy o grze z piłką przy nodze, a kiedy mówimy po prostu o tym, jak to wyglądało bez niej, wiadomo, że także to był występ naprawdę bardzo dobry, więc Holender jak najbardziej na plus.
I prawdę mówiąc, to nie jest właśnie taki zawodnik, na którym warto zawieść oko pod kątem tego, czy się rozwinie, czy nie. Jak na przykład Fabio Vieira, dla którego to być może będzie rok przełomowy, a w Arsenalu, to znaczy jeśli się nie sprawdzi w tym roku, no to można sobie zadać pytanie, czy nie warto tego piłkarza sprzedać. Ale Jurrien Timber po prostu, trzeba na niego zwracać uwagę, bo to jest bardzo dobry piłkarz. I nie zdziwcie się, jeśli za kilka tygodni włączycie sobie jakiś mecz Arsenalu i okaże się, że wow, ten piłkarz jest po prostu wszędzie, ten gość jest niemożliwy. Jak on to robi, jak on dostrzegł to podanie, jedno, drugie, trzecie, naprawdę spektakularne zagranie, tak może być i tak pewnie będzie, bo Jurrien Timber już jest jednym z najlepszych holenderskich obrońców właśnie, gdy mówimy o całym świecie, a co dopiero będzie po kilku tygodniach, czy nawet latach właśnie współpracy z Mikelem Artetą. Właśnie mam wrażenie, że zwyczajnie Arsenal pozyskał diament. Virgil van Dijk mówił o tym, że nigdy, kiedy był w wieku Jurriena Timbera, nie był aż tak dobry i to jest chyba najlepsze podsumowanie potencjału tego zawodnika. Wiadomo, że o Arsenalu mógłbym mówić i mówić, no bo jest wielu zawodników po prostu, na których warto zawiesić oko, na przykład Declan Rice, na przykład Gabriel Martinelli i mógłbym tak właśnie opowiadać choćby o Kubie Kiwiorze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzisiaj nie będę tego robił, dzisiaj to jest vlog bardzo szybki, pomeczowy właśnie z The Emirates. Tak naprawdę wróciłem do domu i od razu nagrałem wam tego vloga, więc trzymajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli macie swoją drogą jakieś pytania właśnie, jak się dostać na mecz Arsenalu, ewentualnie na jakiejś stacji wysiąść, metra i tak dalej, no to także zadawajcie je w komentarzach. Jeśli też macie jakieś zamówienia, gdy mówimy o tematach potencjalnych nowych filmów na kanał, bo to jak najbardziej także zachęcam do pisania w komentarzach, więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Jutro Leicester, a później zobaczymy, co przyjdzie mi do głowy. Do zobaczenia, dziękuję za uwagę, siemano.